Access System jest firmą z Pomorza, która słynie z urządzenia diagnostycznego o nazwie CDIF3. Jest to jedyne w Polsce i w Europie Środkowej urządzenie produkowane całkowicie tutaj. Nasze urządzenie sięga swoimi początkami 2003 roku, kiedy powstało urządzenie CDIF2, urządzenie, które bardzo szybko zdobyło sympatię i uznanie mechaników i na dzień dzisiejszy jest najbardziej popularnym urządzeniem diagnostycznym i najchętniej kupowanym przez polskich mechaników. Naszym klientem bezpośrednim są pracownicy warsztatów samochodowych, diagności samochodowi, wszystkie osoby, które związane są z naprawą i diagnostyką elektroniki zainstalowanej w pojazdach samochodowych. Przede wszystkim możemy pochwalić się tym, że nasze urządzenie wielokrotnie zdobywało medale targów poznańskich, targów katowickich. Nasze urządzenie zdobywało także uznanie w oczach czytelników branżowych czasopism i tak jak wspomniałem wcześniej, jest to najlepiej sprzedające się, najbardziej popularne urządzenie diagnostyczne w Polsce. Na tych targach prezentujemy nowości w postaci urządzenia diagnostycznego wyposażonego w funkcje zaawansowane pomiarowo-sterujące. To jest oferta przeznaczona dla bardziej zaawansowanych mechaników, którzy będą potrafili wykorzystać te narzędzia, ale prezentujemy także oprogramowanie dla systemu Android, który jest obecnie bardzo popularnym rozwiązaniem i może stanowić alternatywę dla komputera stacjonarnego lub laptopa. Także mechanik poza możliwością diagnozy w warsztacie ma także łatwą możliwość diagnozy w warunkach wizyty u klienta albo w warunkach terenowych. Przede wszystkim nasi klienci oraz osoby zainteresowane systemem diagnostycznym mogą odwiedzić stronę cdif3.com i na tych stronach znajdą komplet informacji niezbędnych do zrozumienia i zorientowania się, czym to urządzenie jest i jakie posiada możliwości. Natomiast niezależnie od tego, informacje dostępne są także u wszystkich naszych dystrybutorów na ich stronach internetowych i w portalach sprzedażowych.